Witam Państwa bardzo serdecznie na 67. spotkaniu z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości. Nieprawda, proszę Państwa, bo dzisiaj jest spotkanie 70. I to jest bardzo pocieszające. Chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy się denerwują, bo to już szósta, już trzeba zacząć, a my tutaj na spokojnie. Siostra jest nasza pierwsza prelegentka. Witamy siostrę naszą serdeczną, która już z nami była w naszym muzeum. Siostra Michaela Pawlak. Na dzisiaj zaszczytnym gościem również jest pan poseł Tadeusz Cymański. Witamy pana bardzo serdecznie. Pan Tadeusz był w naszym muzeum już parę razy. To znaczy pierwszy i dzisiaj drugi. To jest para. Ja chcę Państwu powiedzieć, żebyście się nie denerwowali na mnie, dlatego że ja jeszcze dzisiaj miałem wyburzanie schodów w magazynie i tak wszystko dążymy robić. Witam ojców Paulinów, witam księży i witam moich stałych bywalców naszych spotkań z Janem Pawłem II ku przyszłości. Witam panią Ewę, dzięki której przyjechała siostra Michaela. To jest przyjaźń od lat. A ze mną na scenie nie kto inny, tylko Ania Dąbrowska-Zajda. Witam Sianeczko. Państwo wiecie, kto to jest, bo to jest przede wszystkim moja koleżanka z ławki szkolnej. Jak mówię już o szkole, to widzę i panią profesor, moją wychowawczynię z Trauguta i koleżanki. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Traugut się kłania. Siostry, witam. Małżonka w pierwszym rzędzie. No i koleżankę, bez której spotkanie z panem posłem na pewno by nie doszło do skutku. Witamy bardzo serdecznie panią Monikę Fajer. Dziękujemy. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz w naszym muzeum to to, żeby trochę uspokoić nastroje, to chcę Państwu powiedzieć, że niedawno mieliśmy przecudowne spotkanie, trzydniowe, piątek, sobota i niedziela. Mówiliśmy o Polkach w drodze do niepodległości, od królowej Jadwigi po Annę Walentynowicz. Pomysł całego przedsięwzięcia to właśnie pomysł Ani. Chodź, Aniu. Dzień dobry, teraz oficjalnie. Tak, mieliśmy kongres trzydniowy Kobiety Polskiej Niepodległości. Mieliśmy około 15 prelegentów z całej Polski. Był pan Piotr Walentynowicz i Jan Karandzi, był pan Tadeusz Płużański, Ania, pani Anna Rastawicka, Ania Pietraszek, także przezacne osoby i wspaniałe tematy, opowieści o Polkach znanych, nieznanych, ale wszystkich zasłużonych, nawet tych z drugiego i trzeciego planu, nie do końca docenianych może, ale bez których pewnie tej niepodległości by nie było. Ale włącznie z kongresem odbył się też konkurs. Konkurs dla młodzieży szkół powiatu częstochowskiego i Częstochowy. I mamy dzisiaj laureata tego konkursu, który nie mógł odebrać z niezależnych od niego powodów nagrody. I w związku z tym zaprosiliśmy go dzisiaj. Konkurs odbył się pod patronatem pani poseł Lidii Burzyńskiej, która prosiła, żeby tutaj pogratulować w jej imieniu i przeprosić, ale wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwoliły jej tutaj być z nami. Także ja może poproszę teraz pana Mateusza Hołodniuka. Bardzo proszę. Oklaski, to była fantastyczna praca, multimedialna prezentacja na temat nieznanej, może zapomnianej, no znanej na pewno, ale może nie do końca uświadamianej przez młodsze pokolenie, zwłaszcza pani Haliny Konopackiej, wspaniałej polskiej sportsmenki. Praca była bardzo, znaczy powiem tak, wszystkie żeśmy płakały, jak żeśmy oglądały, była niesamowicie emocjonalnie przygotowana i tak bardzo dociekliwie zrobiona, wszystkie szczegóły dopracowane, także naprawdę serdecznie gratuluję. Ja również. Poprosimy pana posła Tadeusza Cymańskiego, który też tutaj ma coś do wręczenia dla naszego laureata. Pan poseł jeszcze bardziej przystojny na scenie niż przez telewizję, prawda?
Ale ja nie chciałbym, żebyś nie schodził, młody człowieku. Jak już jesteś, może coś chcesz powiedzieć? Nie. No, rozumiem. Bardzo ci dziękuję. I gratuluję talentu i żebyś następnych występował również u nas. No, ale może damy ci ten jeszcze od pani poseł Burzyńskiej, podamy ci ten dyplom. Bardzo, bardzo dziękuję. Gratulujemy rodzicom takiego syna. Proszę państwa, wśród nas jest również ktoś, kto stara się być na wszystkich spotkaniach. To mój sąsiad Włodek Skalik z małżonką. Włodku, witam cię bardzo serdecznie. Pokaż się, żebyś mógł... W ogóle nie znają tego mistrza świata. Nie, to tylko tutaj można poznać takich ludzi. Proszę państwa, zatem chciałbym państwu opowiedzieć najpierw o naszej pierwszej wykładowczyni, o siostrze. Siostra, a teraz okularki. Siostra Michaela Pawlik. Dominikanka, właściwe nazwisko to Zofia Pawlik. Urodziła się 2 maja. Rok sobie darujemy. W Ryglicach koło Tuchowa. Misjonarka w Indiach. Publicystka poruszająca tematy z zakresu socjologii i religioznawstwa, a zwłaszcza zagrożeń dla duchowości chrześcijańskiej. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Ruch Obrony Rodziny i Jednostki z siedzibą w Wołominie oraz katolickim ruchem EFATA, prowadząc działalność profilaktyczną, ostrzegając przed działalnością sekt i mówiąc o załamaniu doktryny katolickiej. Czy wszystko się, siostro, zgadziło? Może być, dobrze. Proszę państwa, potem w drugiej części, która będzie jakby dla niektórych pierwszą częścią, będzie na tej scenie mówił do państwa nasz drogi gość, pan poseł Tadeusz Cymański, a dla obu gości, którzy będą dzisiaj współgospodarzami, przygotowaliśmy ucztę duchową i dzisiaj będzie występował Kraków Metro Band, zespół grający jazz klasyczny i swing z lat 1910-80, to ten okres. Szefem tego zespołu jest Kazimierz Lach, wokalista jazzowy, którego państwo znacie, bo był tym człowiekiem tak bardzo życzliwym, który zrobił nam tutaj 2 koncerty dla już świętej pamięci kolegi Strojca Ryszarda, który na naszej scenie zawsze przyciągał młode talenty. Pamiętamy, że przez okres 7 lat, jak istnieje muzeum, to praktycznie całe te 7 lat wykorzystaliśmy na to, żeby promować młode talenty. I od 5-latków aż po dorosłe kobiety 30-letnie. Ale nie zabieramy już siostrze czasu, który jest bardzo cenny, bo przecież siostra ma tyle do powiedzenia, więc zapraszamy na scenę do nas. Brawo dla siostry. Ze względu na szacunek dla słuchaczy, ja nie lubię siedzieć, tylko stać i dzielić się swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, cieszę się, że jeszcze są ludzie zainteresowani tematyką, która mnie interesuje. Mianowicie bardzo przejęta jestem tym, co się dzieje w Polsce, jak bardzo dużo Polaków głupieje, po prostu zamienia religię katolicką na różne inne religie, praktyki różne wymyśla, i wschodnie, i zachodnie, jakie kto wymyśli. W każdym razie stało się coś takiego, że miniony system jakoś ograniczył możliwość pogłębiania religii katolickiej. Przez blokadę Pisma Świętego nie można było dostać i drukować. Teraz dogmatyka księdza Granata, doskonała, też nie wolno było powielać. Dalej mistyków katolickich, jak święty Jan od Krzyża, Teresa Wielka, nie wolno było powielać. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą. Historia Kościoła, nieznana jest prawdziwa historia, tylko tą, którą przygotowali właśnie nasi nieprzyjaciele. I dlatego coś się stało z ludźmi, Polakami, że zatracili pewność, że ta religia jest jedyna, religia jedyna, jaka na świecie istnieje. Ja mówię jedyna. Biorę za to odpowiedzialność, to słowo. Jedyna religia, która jest pochodzenia boskiego. Nie ma innych religii, które
pochodzą od Boga. Bo ja nie mówię o religiach, które częściowo ludzie zaczerpnęli z Ewangelii, częściowo z innych religii, taką mieszankę zrobili. Ale ja mówię o objawieniu Bożym, które było faktycznie przekazywane przez proroków Starego Testamentu i przez Jezusa Chrystusa i potem apostołów w Nowym Testamencie. I chcę to udowodnić, ponieważ dzisiaj mam taki temat, żeby powiedzieć kryterium prawdy religijnej. Bo jeżeli coś mówimy, coś jest prawdą czy nieprawdą, no na jakiej podstawie ktoś wierzy, że prawdą, na jakiej, że nieprawdą. I jeżeli na przykład jakakolwiek weźmiemy jakąkolwiek dziedzinę wiedzy, to będzie odniesienie, gdzie sprawdzić, czy to prawda. Zarówno w biologicznej, czy... No weźmy choćby astronomiczną sprawę. Słońce wokół Ziemi krąży, prawda? Taka była wiara, takie było przekonanie. No Kopernik głosi odwrotnie, Ziemia wokół Słońca. I teraz nie możemy powiedzieć wszystko jedno, czy będziemy tak uczyć, czy będziemy tak uczyć, a niech sobie każdy mówi jak chce, niech sobie wierzy jak chce. Ostatecznie czy to ważne, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, czy to ważne. No ale jednak ważne, proszę wziąć uwagę historię, jaka była walka, żeby je jednak wykazać. I teraz ten Kopernik miał dowody i rzeczywiście przeszła wiara, że jednak Ziemia krąży, a nie Słońce krąży. I właśnie ja chcę to samo powiedzieć, ja się w Indiach przekonałam, że nie ma innej wiary od Boga pochodzącej jak religia katolicka. Proszę Państwa, ja do Indii wjechałam jako osoba świecka. Miałam wtedy 29 lat. Już w Polsce pracowałam kilka lat jako pielęgniarka. Skończyłam pielęgniarską szkołę w Warszawie na Grochowskiej i potem pracowałam w Lublinie, żeby swoją religię po prostu poznać. Zapisałam się na Instytut Wyższej Kultury Religijnej, dlatego że podstawówkę i ogólnokształcącą skończyłam w sanatorium dla gruźlicy kostno-stawowej, gdzie parę lat byłam leczona i wypłukali mi wiedzę o Bogu. Więc ja później sobie myślę, muszę uzupełnić tę wiedzę i właśnie zatrudniłam się w Lublinie w szpitalu i chodziłam na wykłady na KUL. I teraz właśnie kiedy ksiądz Polak pisze, że ma dużo trędowatych na swojej placówce i że nie ma pieniędzy, żeby pielęgniarkę zatrudnić i opatrunki zakładać, że sam zakłada opatrunki, bo trudno, żeby chory, któremu muchy do rany wchodzą, żeby jego kazania słuchał. Więc chodziło, żeby najpierw zakładać. Więc on był przemęczony i ja powiedziałam, że ja się tymi chorymi zajmę i on mnie zaprosił. Proszę Państwa, ja sobie nie zdawałam sprawy wtedy, kiedy wyjeżdżałam do Indii w 1967 roku, że w ogóle religie pogańskie są tak straszliwie kontrastowe do religii objawionej przez Boga. Bo się w Polsce już wtedy mówiło, wbrew ateizmowi, mówiło się, jak to? Wszyscy ludzie wierzą w Boga, przecież wszyscy ludzie jakoś Boga czczą. To ci komuniści, którzy mówią, że Boga nie ma, no to przecież wbrew psychice ludzkiej. I to mnie tak przekonywało, tym bardziej, że cytowano często Gandhiego jako przykład, prawie jak Chrystus. Dopiero w Indiach mi się ten Gandhi ukazał w normalnej postaci, bez tych ozłoceń i innych dodatków świętości. W każdym razie nie byłam przygotowana na konfrontację religijną, tylko proszę Państwa, ja pracowałam z księdzem, który mnie zaprosił 8 miesięcy. Niestety zachorował ciężko, został leczony i potem prowincjał go wezwał do prowincji, bo tu na placówce był w pojedynkę. No i przyszedł hinduski ksiądz Ambroży de Melo, kuzyn tego Antoniego de Melo, którego też w Polsce zafałszowano, bo Antoni de Melo nie napisał przebudzenia, na które w Polsce się powołują, jakoby to jezuita napisał. Po prostu po śmierci Antoniego spreparowali go tak, że niby on napisał to dzieło, co jest nieprawdą. I dlatego chcę ostrzec, że wiele informacji na temat religii różnych na świecie jest nieprawdziwych. Są po prostu tak pofałszowane, żeby pokazać, że jednak są równe albo nawet lepsze religie niż nasza.
Właśnie to są sfałszowane. Ja dopiero w Indiach, proszę Państwa, dam Państwu taki przykład. Byłam pewna, ja nie byłam przygotowana do wyjazdu, w sensie przed wyjazdem do Indii, żeby tam właśnie poznać tamtą kulturę i tak dalej, bliżej. Owszem, zapisałam się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, że łatwiej dostanę paszport, łatwiej dostanę zwolnienie z cła i tak dalej. Ale właśnie wykłady na Kulu, które prowadził profesor Tokarz na temat religii wschodu, i były tak atrakcyjne, że myślałam, że to jest głęboka mistyka. Dopiero w konfrontacji tam zobaczyłam, że ci ludzie w Polsce zostali oszukani. Jak potem sprawdzałam z ksiądz profesor Tokarz na Kulu, skąd on miał to przygotowanie na temat filozofii wschodu, na Sorbonie. A Sorbona była już wtedy opanowana przez Loże Wschodu. I na Sorbonie oczywiście tak wypolerowali te wschodnie religie. I on potem na Kulu tak mówił. I z Kulu wyszli później religioznawcy do polskich seminariów. I właśnie tu jest cały problem mój, żeby to jakoś wyprostować. Bo się właśnie powołują na różne dzieła religioznawców i tak dalej, którzy z kolei nie znali źródeł. A te, które zostały przygotowane na Zachód, zostały spreparowane. I jest na przykład Koran napisany w XIX wieku, w drugiej połowie. Wycięte są te paragrafy, które nas oburzają. Oryginalny Koran ma faktycznie wezwania do niszczenia wszystkich, którzy nie czczą Allaha. Ma fatalne paragrafy. Ja to znam z gruntu indyjskiego. Ale właśnie został przygotowany inny Koran, gdzie, ja to mówię, wykastrowane zostały te odcinki, które nas rażą. I teraz pokażą papieżowi, pokażą. Proszę, Koran nie ma czegoś takiego, o czym my mówimy. Wspaniałe teksty. No i rzeczywiście, no mają ten Koran pocałować, ale to nie jest prawdziwy Koran. I właśnie tu jest oszustwo, bo ktoś, kto nie znał pierwotnego Koranu, teraz ma, owszem, w języku arabskim zdania, potem po polsku przetłumaczone, ale te zdania, które są drastyczne, które są sprzeczne z objawieniem Bożym, które są niemoralne, to są opuszczone i niewykropkowane, że tu jest opuszczony tekst. I dlatego jesteśmy oszukiwani. Tak samo oszukiwani jesteśmy, jeżeli chodzi o Wedy. Ja znam pierwotne Wedy, oczywiście nie w języku sanskryckim, bo jeszcze się nie nauczyłam sanskryckiego, ale w języku angielskim, ale te pierwsze. A później w XIX wieku zostały przygotowane neo, czyli neo-Vedanta, nowe Wedy. I znów wycięte paragrafy, gdzie jest, no jakby nie było święte niby księgi, ale wdowa ma pójść w ogień, gdzie się pali ciało jej męża zmarłego. Ona na żywo ma wejść w ogień z miłości do tego męża. To jest przepis religijny. No, to zostało wycięte dla Europejczyków, żeby napisać Wedy. Dalej, jeżeli chodzi o nierząd świątynny, rodzice oddawali już dziewczynki 7- czy 8-letnie. Zakazane zostało przez konstytucję, ale z punktu widzenia religijnego to był akt religijny. I taka biedna dziewczynka została właściwie skazana na taką właśnie służbę. To było w Wedach oczywiście promowane. Promowane były na przykład okaleczanie dzieci z rodzin żebraków. Żeby byli lepszymi żebrakami, to trzeba było ich okaleczyć. No, zakazane prawem państwowym, ale prawem religijnym sankcjonowane. Więc pewne ofiary krwawe z dzieci, najczęściej dzieci, zabijano przed boginią Kali nie tylko kozy czy bawoły, ale i dzieci. Zakazane prawem państwowym, ale to był akt religijny. Weźcie państwo choćby Abrahama. On był gotów zabić swojego syna, bo to jest wiara pogan bardzo powszechna, krwawe ofiary ludzi. I teraz to neo-Vedanta, wszystko te paragrafy wycięte są. I znów proszę bardzo, Wedy, jak bardzo podobnie jak u nas. No właśnie, i tylko my nie wiemy, jakie są źródła.
i później ci wszyscy, którzy czytają te przygotowane dla Europy teksty wschodnich poglądów, zostają oszukani. To, co głosi Dalai Lama, on sam w to nie wierzy, co on głosi. Bo wiem, jak Tybetańczycy traktują Dalai Lamę, jakoby następne wcielenie Buddy, ale on tego, jak i w Europie jest, to nie mówi, że on jest właśnie przejawem wcielenia Buddy. On właśnie wie, że my w to nie będziemy wierzyć. Więc filozofuje, owszem, może i mądre zdania głosi, ale to nie jest nauka Buddy. Więc właśnie my nie zdajemy sobie sprawy, jak podeszli do nas fałszerzy religii. I ja teraz chcę powiedzieć, mamy kryterium prawdy objawionej. I to kryterium prawdy objawionej jest Jezus Chrystus. Jeżeli Państwo macie dojście do YouTube, ja tam w YouTube pokazuję nawet i zdjęcia, jak Kryszna kradnie, uwodzi kobiety, zabija króla, sam królem zostaje. Trudno powiedzieć, że Kryszna to Bóg, tak jak my wierzymy, że Jezus Chrystus to Bóg. Jeżeli ja mam przykład człowieka, który jest łajdacki, to jak można przypuszczać, to Bóg? Więc, ale w Polsce się o tym nie mówi. Jak ja pytam, czcicieli Kryszny w Polsce na Woodstocku podskakują, reklamują ruch Hare Krishna. Pytam się, kogo ty czcisz? A to jest imię Boga Ojca. I mówią, proszę siostry, my się modlimy, święć się imię Twoje, a my tego imienia nie uwielbiamy. Właśnie Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Właśnie oni to imię uwielbiają, święć się imię Twoje. Ja mówię, człowieku, ale co ty mówisz? Hari, owszem, boski, ale Kryszna czarny. Evil to znaczy zły. To jest kawał obuza. Boski czarny i Rama dzielny. Boski czarny, boski dzielny, boski, 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 boski. Siostro, my uwielbiamy imię Boga Ojca, powiadają. No i proszę zobaczyć, jakie skandaliczne kłamstwo. Byłam na takim spotkaniu w Warszawie, gdzie przyjechał pan, twierdzi, że jest mistrzem duchowym w ONZ-cie, ale Hindus, ale twierdzi, że on właśnie jest zatrudniony i że uczy medytacji przy muzyce. Reklama była bardzo ładna. Sri Chinmoy sfotografowany z papieżem Pawłem VI, potem sfotografowany z papieżem Janem Pawłem II, że niby ci papieże udzielili mu błogosławieństwa do nauki tej mistyki, którą on uczy. Ale teraz ja biorę kasety. Wszystkie wezwania są do bożków indyjskich. Owszem, muzyka ładna, łagodna, przyjemna. No ale wzywanie indyjskich bożków, a nie to jest medytacja do Boga, kierująca człowieka do Boga, łącząca człowieka z Bogiem prawdziwym. No, więc to, tylko że to jest po sanskrycku, ludzie nie wiedzą, muzyka miła, no i o dobrze, i się poddają. I teraz jedna matka pewnej dziewczyny, która do tej sekty weszła, bo ten pan był, założył w Polsce grupę i wyjechał. I następca później kontynuował tą jego naukę przy muzyce, medytację. I pewna kobieta prosi, żeby z jej córką się spotkać, bo uciekła z domu, uciekła z kościoła, krytykuje kościół, bo ona ma lepszą mistykę, ona z Bogiem się łączy bezpośrednio, żeby się z nią spotkać, że może ja jej to wytłumaczę, na czym polega błąd. No i dobrze, byłam na Woli w takim domu, to było w prywatnym domu spotkanie właśnie tej grupy Sri Chinmoy. Nie mogłam z nią rozmawiać, bo właśnie nie miałam szansy indywidualnie rozmawiać. Bardzo była otoczona stróżami tej grupy. Ale proszę wyobrazić, ja słucham, prelegent mówi, że taka religia indyjska, taka bardzo podobna do polskiej. Nawet mają czarną Madonnę. Proszę sobie wyobrazić. I zaczyna, znaczy opowiada, jak to właśnie w Indiach tą czarną Madonnę bardzo Hindusi czczą. I to takie wielkie podobieństwo. Oni czczą czarną Madonnę jako boginię, a my jako matkę Boga. Ale taka nieduża różnica. Bogini czy matka Boga? No według nich nieduża różnica. I teraz śpiewa czarna Madonna, jak dobrze twym dzieckiem być. Wstali, śpiewali, w jej ramiona znajdziesz pokój. Fotografia głowy bogini Kali. Bogini Kali jest boginią śmierci. Składa się krwawe ofiary właśnie przed boginią Kali. To tak jak w Starym Testamencie był Moloch, prawda? Z
składano krwawe ofiary. I w jej ramionach znajdziesz pokój, Polacy śpiewają. No naprawdę włosy mi stanęły. Ja wtedy nie miałam przy sobie fotografii bogini Kali, ale potem się już postarałam, że mam całą postać bogini, mam zdjęcie. I, no i kogo ci ludzie czczą? Proszę Państwa, ja naprawdę nie lubię, jak na Jasnej Górze się śpiewa Czarna Madonna. Od tej pory to słowo Czarna Madonna, nie, sam się śpiewam Śniada Madonna, Święta Madonna, Nasza Madonna, nie Czarna. Bo mi się ta bogini Kali od razu kojarzy. Taka sama, bogini czy Matka Boga, to nie duża różnica. Więc ja tu dlaczego o tym mówię? Żeby Państwa uwrażliwić, że to, co Państwu mówią na temat Wschodu, jest ogromnie zakłamane. I to samo jest z medytacjami. Oni wchodzą na razie z naszą ideą medytacji, ale później wyprowadzają z katolickiej drogi medytacji, a prowadzą w kierunku wiary w reinkarnację. Owszem, można, proszę Państwa, to, co w czasie medytacji wschodniej się prowadzi, ostrzegam, jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne, człowiek gimnastykuje mięśnie czy kości, to jeszcze nie ma wpływu tak, jak zacznie być, kiedy zacznie zmiana oddechu. I te zmiany oddechu nawet katolicy wprowadzają w modlitwę chrześcijańską. To jest straszliwe zagrożenie. Dlaczego? Jeżeli ja nie oddycham tak, jak mój organizm potrzebuje, a mój organizm jest, ma ośrodek oddechowy i ośrodek oddechowy reguluje tempo oddychania. Ja nie muszę, jak biegnę, nie muszę myśleć, aha, ja teraz muszę szybciej oddychać, bo będę biegnąć. Samo się włącza. Idę spać, to aha, ja muszę wolno oddychać, bo teraz będę spać. Samo się włącza. My mamy automat, który włącza tempo oddychania. Nie zmieniać tego tempa. Dlaczego? Zmienia się w organizmie proporcja dwutlenku węgla tlenu. Tak zwana równowaga kwasowa zasadowa. Jeżeli jest więcej dwutlenku węgla niż norma wymaga, będą zaburzenia. I te zaburzenia będą w kierunku nie tylko, że będzie dwutlenku węgla za dużo, ale odpowiednio proporcjonalnie do tego będzie zmiana ilości magnezu, fosforu i to będzie miało wpływ na działanie kory mózgowej i mózgu i systemu nerwowego. Biochemia zmienia się z chwilą, kiedy zacznie się zmiana oddechu. Nie wchodzić w zmianę oddychania. Czy to będzie na rekolekcjach, czy to będzie w sekcie. Bo oddychanie, czyli to oddycha poganin, czy ja oddycham, jeżeli ja będę przyspieszać, czy ja będę zwalniać, w moim organizmie to samo się będzie działo, niezależnie od mojej wiary. Tylko co się będzie działo? Zaburzenia biochemii. I zaburzenia biochemii powodują zaburzenia pracy mózgu. A zaburzenia pracy mózgu dają różne wizje. I ktoś myśli, że oglądał Krysznę na jego planecie. Tak mi tłumaczył po takich medytacjach. Ktoś tam widział właśnie, jak wygląda kosmos daleko. No właśnie, można sobie zmienić biochemię. Tak jak i narkoman. Weźmie sobie narkotyk, też się biochemia zmienia. I on ma doznania, ale to są złudzenia. To nie są doznania autentycznie prawdziwe, duchowe. Złudzenia, zaburzenie mózgu. I dlatego nie zmieniać oddechu. Druga sprawa, mantra. Mantra, czyli powtarzanie rytmiczne jakiegoś słowa czy zdania. Mantra bardzo często dawana jest w języku sanskryckim, że ludzie nawet nie wiedzą, co ona znaczy. Chodzi o to, żeby wyłączyć myślenie. I nie można mówić, że medycja wschodnia, medytacja nasza, to my aktywizujemy myślenie na medytacji, a wschodni mają stłumić myślenie. To na tym polega medytacja. I dlatego powtarzają jakieś zdanie bezmyślnie, żeby stłumić działanie kory mózgowej. Ona wtedy podkorowe rejony na luzie. I on ma no, inne doznania później, kiedy nie tylko biochemia zmieni, ale jednocześnie kora mózgowa zahamowana. To tak trochę działa jak dziecko, jak płacze,
to mama no i dziecko się ulula, prawda? Tu chodzi o to, że my nie możemy usypiać kory mózgowej, my musimy aktywizować, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście prawdziwą relację z Bogiem. Bóg nie chce od nas, żebyśmy byli jakimiś matołkami, bezmyślnymi. My po to mamy rozum, wolę, po to mamy, by go używać dla Jego chwały i dla naszego zbawienia. I dlatego na czym polega właśnie to jakby to działanie mantry? Proszę Państwa, organizm człowieka ma dwa układy systemu nerwowego. Centralny układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy. Te dwa układy są sobie jakby przeciwstawne. I teraz, jeżeli ja wyhamuję centralny, obwodowy system nerwowy działa aktywniej. A no jak, na czym polega teraz? Przez rdzeń kręgowy wychodzą wypustki, unerwiają tułów i czewia. I jeżeli będzie pobudzenie tego systemu nerwowego, będzie pobudzenie wszystkich organów wewnątrz, a więc i gruczołów, które wydzielają hormony. I jeżeli będzie większa ilość hormonów, proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo z systemem nerwowym. Starczy wiedzieć, co się dzieje, jak ktoś ma na przykład nadczynność tarczycy, co się dzieje. Albo sportowcy sobie adrenalinę zaaplikują. Proszę Państwa, to nie są żarty, więc dość, że przez oddychanie zmieniamy po prostu no, równowagę kwasowo-zasadową i inne pierwiastki chemiczne, które są potrzebne u nas w działaniu naszego organizmu, to jeszcze w dodatku poziom hormonów wzrasta. I te wszystkie tak zwane czakramy, które jogini pokazują na tych obrazkach, prawda, kundalini. Co to jest to kundalini? Proszę Państwa, jeżeli my mamy uaktywniony obwodowy system nerwowy bardziej niż normalnie, proszę Państwa, rejon łonowy jest bardziej unerwiony niż inne rejony. Wobec tego w rejonie łonowym najwcześniej czują pobudzenie kundalini. Dlaczego? Po prostu podniecenie. I gruczoły wydzielają hormony, które we krwi się znajdują i znów przysadka mózgowa reguluje proporcje hormonów. Będzie pobudzać następne. Więc tu mamy gruczoły płciowe, potem mamy nadnercza, potem mamy trzustkę, wydzielenie insuliny, przemiana węglowodanów. No, serce będzie przyspieszone, tarczyce, przysadkę, zwłaszcza jeszcze tam później jest podwzgórze, które pobudza również działanie mózgu. Więc te wszystkie miejsca, gdzie pokazują czakramy, to są miejsca, gdzie są gruczoły wydzielania hormonów. A teraz słowo kundalini. Proszę Państwa, starożytni ludzie nie znali organizmu, nie znali, jak jest ciało zbudowane. Teraz czuje podniecenie, to on twierdzi, że na dnie kręgosłupa jest wąż. Według nich, według starożytnych. Wąż jest zwinięty w kłębek, nie daje znaku życia. Teraz jeżeli ćwiczymy jogę, pobudzimy, to wąż się ukazuje. To kundalini. No ale to nie jest kundalini, po prostu pobudzenie. Więc właśnie interpretacja zjawisk w organizmie ludzkim w starożytności jest błędna. To tak jak z tym, że słońce krąży wokół ziemi. I nie można brać starożytnej nomenklatury na temat ciała ludzkiego i wierzyć w to, co tam opowiadają, że jakaś siła, jakaś superenergia kundalini, która się ukazuje i potem wędruje wzdłuż. Pobudzenie oczywiście człowiek odczuwa dalej i aż do mózgu. Więc dochodzi do po prostu pobudzenia erotycznego. Proszę Państwa, seks to też mózg. Tam jest ośrodek doznawania doznań. Właśnie mózg. I można innym sposobem te ośrodki pobudzić bez aktu fizjologicznego. Właśnie. Kundalini mamy. Więc właśnie, co ja tu w bardzo skrócie mówię, ale chodzi o co? Chodzi mi o sygnał, proszę Państwa, żeby w ciemno nie dawać się wciągać w różne praktyki. Teraz chciałam jeszcze jedno ostrzec. Mianowicie sprawa reinkarnacji. Chcę dać przykład, jak w Indiach mi się otwierały oczy. Oczywiście ksiądz z Polski wyjechał, ja miałam leki z Polski bezpłatne, bez cła
Wobec tego przychodzili różni ludzie z różnymi chorobami. Komu mogłam, tak pomagałam. Jak mogłam, tak pomagałam. Albo musiałam finansować kogoś, żeby pojechał do szpitala się zbadać. No w każdym razie przychodzi do mnie pacjent, go strasznie brzuch boli. Ja sprawdzam, deskowaty brzuch. Aha, coś pęknie. Mięśnie stawiają opór. No, pęknie. Wrzód, żołądka, ślepa kiszka, jelita, skręt. I pytam, kiedy się stało? Ano w nocy po pracy był strasznie głodny i poszedł do dżungli. Jakąś korę gryzł, jakieś owoce jadł. A sam się, no skręt jelit. Bo był zdrowy, a w nocy się to stało. Ja mówię do niego tak, słuchaj, to ty na farmie pracujesz, to ty na jedzenie nie zarobisz. On mówi, Słami mi nie płaci. Słami to jest najwyższy pan, właściciel tej farmy. Ja mu udzieliłam pomocy, ból minął, dałam jeść i mówię, zaczekaj, ja do tego Słamiego pójdę, on ci musi zapłacić, bo w konstytucji jest, niech sobie leży laseczka. Przepraszam, że nie położyła ją wcześniej. W konstytucji jest paragraf, żeby tych ludzi właśnie, których się traktuje jako najniższy gatunek duszy, że ci, którzy mają, są urodzeni w kaście najniższej, to oni mają dusze, które wyzwalają się z ciał zwierząt. Więc dusze zwierzęce w ludzkim kształcie. To są pariasi. Dusze zwierzęce. No więc konstytucja ich chroni, żeby jednak oni mogli jakoś się wydobyć z tego poniżenia. Jest równouprawnienie według konstytucji. No więc przychodzi taki, więc ja mówię, w konstytucji macie zagwarantowane, on musi zapłacić. No i idę z nim po pracy. No oczywiście Słami, wykształcony człowiek, bardzo miły, uprzejmy. Witam je bardzo uprzejmie. Chłopak został na dworze, bo ma bioprądy nieczyste, bo ma zwierzęcą duszę jeszcze, to takie promieniują duchowe nieczystości zwierzęce. On nie może wchodzić do mieszkania tych wyższych kast. Mnie się zawsze przypominali Żydzi, nie weszli do pretorium Piłata, żeby się nie skalać, bo tam są nieczyste emanacje. Więc właśnie mi się bardzo dużo kojarzyło podobieństw tych właśnie czystych i nieczystych, indyjskich i talmudycznych. No w każdym razie chłopak został, ja do pana mówię, że przychodzę, żeby właśnie no, za pracę wynagrodzenie dostał. Chłopak głoduje, on cierpi głód strasznie. A Słami mówi, to jest moja sprawa, do mnie mówi. Ja mówię, moja też, bo jak chory, to przychodzi do mnie. Oczywiście, czy ty mu pomagasz, czy nie, to twoja sprawa. Ale czy ja mu zapłacę, czy nie, to moja sprawa, mówi Słami. Ja mówię, nie twoja sprawa, tylko obowiązek. Konstytucja, paragraf, cytuję, prawda? Mówi, konstytucję to ignoranci napisali. Ja się kieruję prawem odwiecznym, prawem wedyjskim, księga Manu, wedyjskie prawo. On ma prawo dysponować pariasami, tak jak gospodarz ma prawo traktować konia, jak mu się podoba. Nie mam się utrącać. Więc on ma prawo. No więc ja sobie myślę, no jakieś uczucie ten człowiek przecież ma, jakieś sumienie, nie? Jeszcze w Polsce mówili, że wszyscy, niezależnie od wiary, od religii, przyznają, nie czyń drugiemu, co tobie nie miło, czyń dobrze, zaunikaj. Więc próbuję do tego sumienia przemówić i mówię do niego, proszę pana, ale ten człowiek cierpi. I mówię do niego, on miał skręt jelit, jeszcze 2 dni dłużej, on by umarł. 18-letni chłopak. A ten mówi, no i co by się stało? Miałby już nowe ciało. Po co ty go zatrzymałaś w tym podłym wcieleniu? Po co parias ma czekać 50 czy 80 lat, żeby się nowe ciało mieć, umrzeć i urodzić jeszcze raz? Reinkarnacja. Po co? Już by miał nowe ciało. Owszem, pocierpiałby. To i matka jak rodzi, to cierpi. Ale ma nowe, ma dziecko urodzi, cieszy się. Miałby już nowe ciało. A ja wiem, że nie miałby tego ciała. I tu jest kontrast między moją wiarą, a jego wiarą. Ja wiem, że ten człowiek żyje, jak długo pożyje, taką ma szansę wzrostu, rozwoju duchowego. Do śmierci ma szansę. Ma szansę, niezależnie na jakim poziomie jest dzisiaj. I tą szansę ja jemu zlikwiduję, jak ja mu nie uratuję życia. A tamten mówi, miałby już nowe ciało. No to ja się próbuję bronić.
Nie wierzę w reinkarnację, ale mówię, proszę pana, ale może miałby gorsze ciało, może byłby. Odrodził się jeszcze w gorszej. Ależ nie, mówi Słami. On na pewno by się urodził w wyższej kaście, bo służył bezinteresownie, pokazuje na siebie. Na pewno urodziłby się wyżej, bo bezinteresownie służył. Nie upominał się o wynagrodzenie, bo on jest pan, on służy wyższym i bioprądy jego działają na pariasa i paria się urodzi wyżej, bo Słami zadowolony był. I teraz wiara. On wierzy, a ja nie wierzę. Nie wskurałam nic, ale idę z powrotem i mówię do tego chłopaka. Słuchaj, to tu wszyscy bezpłatnie pracują na tej farmie. Chłopak mówi, nie. Niektórym płaci, niektórym nie płaci, różnie. Ja mówię, no to jak to? Wykonujecie jednakową pracę, a nie wszyscy dostają jednakową płacę. Ależ nie, to nie jest niesprawiedliwe, mówi chłopak. Bo wiesz, tak mi tłumaczy, Słami ma boską świadomość. Co prawda teraz wykonujemy jednakową pracę, ale Słami wie, jakie były nasze poprzednie żywoty. Poprzednie wcielenia. I wie, komu płacić, komu nie płacić. Poprzednie wcielenia mieliśmy różne, prawda? A Słami wie, bo on ma boską świadomość. On wierzy. On wierzy i nie ma pretensji, że jest na przykład skrzywdzony. Bo widocznie mi się nie należy płaca. Widocznie dla jego dobra Słami mu nie płaci. Umarłby, miałby już nawet ciało, ale ból go zmusił, żeby przyszedł po ratunek do mnie. I teraz ja się pytam chłopaka, a ty wiesz, jakie miałeś poprzednie wcielenie? No nie, no ja nie wiem, bo ja jeszcze nie mam takiej świadomości. Słami ma boską świadomość, on nie ma jeszcze tej świadomości. I on wierzy, po prostu. I tu jest wiara w reinkarnację. Świetna sprawa, posegregować ludzi. Ty masz duszę zwierzęcą, to na razie sprzątaj świat, brudy i tak dalej, a jak będziesz dobrze sprzątał, pod dyrekcją wyższych, wyżsi będą z ciebie zadowoleni, wcielisz się wyżej. A jak się będziesz buntował, to się wcielisz z powrotem jako zwierzę. No wobec tego nie buntuj się. I drugie, stało się tak, to twoja karma z poprzedniego wcielenia. Po prostu. Tyś na to zasłużył, co się teraz tobie przydarzyło. I dlatego to jest dobry sposób pacyfikacji ambicji. Nie starać się o wyższe stanowiska, bo się urodzę kiedyś wyżej. Na razie teraz nie. I frustracji. Nie ma frustracji, bo to moja wina z poprzedniego wcielenia. Nikt nie jest tu winien. Nikt nie ma poczucia krzywdy. I ta wiara w reinkarnację jest takim po prostu podstawowym jakby dogmatem masońskim. Bo właśnie masoneria to są ludzie, którzy nie są ateistami typu marksistowskiego. Taki ateista marksistowski, materialistyczny. Oni mają świadomość duchowego życia. Ich przeżycia duchowe dają pewną radość, przyjemność. Więc te przeżycia duchowe można mieć, czy to ćwiczyć zen, czy to ćwiczyć jogę, czy medytację taką, czy ma się przeżycia duchowe, które taki ateizm materialistyczny nie daje. I dlatego tutaj, jak chodzi o masonerię, oni wzięli religię wschodu jako podstawę, a nie religię objawioną przez Jezusa Chrystusa. I dlatego chciałabym tutaj teraz jakoś zbliżyć się ku końcowi kryterium prawdy. Jeżeli ja czytam w indyjskich źródłach, że Kryszna kradł, jako dziecko tak sprytnie kradł, że go nikt na złodziejstwie nie złapał, magiczna zdolność kradzieży, magiczna zdolność uwodzenia kobiet. Żadna kobieta nie mogła oprzeć się jego urokowi. Uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. Więc jeżeli ja czytam w ich źródłach, że tenże Kryszna właśnie dokonał zamachu na króla, został królem, będąc królem miał 16 tysięcy 100 żon, będąc królem miał 180 tysięcy synów. No wiara, to jest wiara, ale tak, w takiego Boga wierzą Kryszna. I my na Woodstocku powielamy, pan Owsiak ich zaprasza i reklamują, propagują, rozpowszechniają i wprowadzają Polaków w błąd do kultu Kryszny. Teraz jeżeli wezmę Buddę, to Budda nie był takim łajdackim, jak jest Kryszna.
Ale Budda, trudno uważać, że to był Bóg, kiedy on, jako wychowany na dworze, nie znał życia. Dopiero jak objął tron po ojcu, miał żonę, miał synka dwuletniego, objął tron, wyjechał na przejażdżkę i zszokowany, zobaczył starego człowieka, zobaczył chorego człowieka, zobaczył pogrzeb, no, zszokowany. Ale zobaczył ascetę, który sobie idzie wesoło. Doszedł do wniosku, że to jest najlepszy sposób na życie. Uciekł z dworu, zostawił żonę, zostawił władzę książęcą. Uciekł, dołączył do ascety. Teraz tak, asceci, no oni nie prowadzą samobójstwa, ale wyniszczyć się tak, że będzie miał potem nowe ciało, prawda? Jest asceci, no różne są tam argumenty do ascezy, ale właśnie Budda tą ascezę podjął i się tak wyniszczył, że stracił przytomność. I kiedy go ocucili koledzy, doszedł do wniosku, że głupstwo robił. I pomyślał, że musi rozwiązać problem cierpienia. I napisane mają, że siedział tam ileś tygodni i myślał cierpienie. Ano człowiek człowiekowi zadaje cierpienie. Człowiek czegoś pragnie i cierpi, bo nie osiąga. Ano właśnie oświeciło go, skąd cierpienie i jak temu cierpieniu zapobiegać. No może nie całkiem głupie miał pomysły, ale trudno przypuszczać, że to był Bóg, który nie wiedział, nie znał życia. Myślał parę tygodni, mało. Demon się mu objawił jako duży wąż siedmiogłowy. Demon się zwinął w kłębek i Budda usiadł na nim. Demon z siedmioma głowami temu Buddę zasłonił, żeby go słońce nie prażyło, czy monsun nie oblał. No i Budda właśnie myślał. No, siedmiogłowy demon służył Bogu, no też mi to się nie bardzo przekonywało. Nie ma autorytetu religijnego, jakim jest Jezus Chrystus. Prorocy zapowiadali. Ja zawsze dzieciom mówiłam, póki byłam na etacie w szkole, uczyłam religii. Jeżeli ktoś przyjedzie, na przykład papież ma przyjechać do kraju, to przecież parę lat wcześniej zapowiadają wizytę. To jeżeli Bóg miał być człowiekiem, no to znaczy nie musiał ludziom o tym ludzi zawiadomić? I właśnie zawiadomił przez proroków. Na parę set lat prorocy zapowiadali, że przyjdzie Bóg, który będzie z nami, Emanuel, Bóg z nami, że będzie z rodu Dawida, że z Betlejem ziemi judzkiej, że rodzi go dziewica, że będzie cierpiał, że zmartwychwstanie. Wszystko sprawdziło się w życiu Jezusa, co prorocy zapowiadali o przyjściu Boga człowieka. Nigdzie nie ma. Owszem, o Buddzie tam mówi, że matce się coś śniło i tak dalej. To której matce się nie śni, kim może być to dziecko, które ona w łonie nosi? To mogło być, ale proroctwa nie ma takiego. Żaden założyciel religii. A sprawdzałam pod tym kątem już niezależnie od konieczności. Bo proszę Państwa, ja, żeby pewne rzeczy sobie wyjaśnić, podjęłam studia socjologii na Uniwersytecie w Karnakach, na Wydziale Nauk Humanistycznych, socjologię. I właśnie pewne rzeczy sobie właśnie dociekałam, niezależnie od tematów, które miałam przygotować na egzaminy. No mam dyplom tego uniwersytetu jako bachelor, to jest bakalarz nauk humanistycznych. No w każdym razie ja dopiero pewne rzeczy zrozumiałam tam, jak bardzo, czy to weźmiemy Konfucjusza, czy to weźmiemy Mahavirę, czy to weźmiemy, kogo by nie wziąć, założycieli jakichkolwiek religii, nie ma takiego, który by udowodnił boską swoją zdolność, boską moc. Tylko Jezus Chrystus udowodnił. To już nie tylko, że wino zamienił, znaczy wodę w wino. Powiedzmy czarownicy, jak weźmiemy Faraona, nie? Czarownicy też pewne znaki, jakie Mojżesz wykonywał, czarownicy potrafi wykonać. Ale jednak czarownicy nie wskrzesili pierworodnego syna ma Faraona czy wnuka, a Jezus wskrzesiał umarłych. Tego żaden magik, żaden szaman, żaden założyciel jakiejkolwiek religii nie dokonał. I to jest dla mnie absolutny dowód, bo dociekałam tego. I drugie, jeżeli weźmiemy, no Jezus zmartwychwstał, ktoś powie, nie wierzy, ale weźcie Łazarza. Człowiek, który leży w grobie parę dni, a w tropiku ciało szybko się rozkłada. Siostra zmarłego mówi, nie idźcie, bo cuchnie, nie idźcie do grobu.
przez szpary grobowca, że cuchnie, to, no to już się musiało ciało rozkładać. A Jezus co mówi? Usuńcie kamień i woła, wyjdź z grobu i facet wyszodzi. No, no więc, no jaką mamy tu moc Boga, który ma władzę nad śmiercią, życie i śmierć, to nie ma drugiego takiego. I naprawdę ja wiem, że jakakolwiek teoria, jakakolwiek wiedza na temat duchowy, jeżeli jest sprzeczna z tym, co mówi Jezus, jest błędna. Jeżeli jest sprzeczna z tym, co mówi Jezus, jest błędna. I wobec tego, jeżeli jest powiedziane, że żyjemy raz, Jezus mówi o sądzie ostatecznym, jeden się zbawi, drugi nie, a ktoś mówi o reinkarnacji, zarówno Budda, jak i Kryszna, jak i inni, sprzeczne z tym, co mówi Jezus, znaczy jest błędem. I to, czy mnie to przekonuje, że jest reinkarnacja, czy mnie nie przekonuje, nie jest ważne. Jest sprzeczne z tym, co mówi Jezus. I dlatego tu jest kryterium prawdy i odniesienie do tego, co mówi Jezus. A co mówi Jezus? Mamy w nauce Kościoła, cała tradycja. To nie tylko Pismo Święte, gdzie jest parę zdań, które Jezus głosił. Bo przecież Jezus 3 lata uczył. Było ich 12, a tylko 2 apostołów Ewangelię napisało. Jan i Mateusz. Już Łukasz to jest uczeń Pawła, a Marek to jest uczeń Piotra, prawda? Nie, no jeszcze listy jest świętego Piotra. I, no ale cała nauka, która była głoszona ustnie, nawet proszę kontra tym, co mówią, że Pismo Święte, a nie ma tego w Piśmie Świętym, to ja nie wierzę. Proszę wziąć list świętego Jana, który pisze do gminy, że no, nie będę używał atramentu i pióra, bo jak przyjdę, to wam wyjaśnię. Czyli nie napisał pewnych rzeczy, bo mówi, nie będę używał atramentu i pióra. Jakbyśmy chcieli spisać, co Jezus głosił, to by świat nie pomieścił ksiąg. Więc przyjdę, to wyjaśnię. I to, co on wyjaśniał, przekazywali dalej upustowi. I to zostało później zapisane przez ojców Kościoła, przez doktorów Kościoła. Są ślady nauki pierwszych chrześcijan i to jest spisane dalej w dokumentach. I tu trzeba sięgać po dokumenty Kościoła i nie dać się oszukać. Nie ma w Piśmie Świętym, to nieprawda. Dużo było ustnej nauczanie przez apostołów. I dlatego mówię, Jezus Chrystus i Kościół, cała tradycja Kościoła i nie dać się oszukać. Ja już nie chcę tutaj argumentować z ludźmi, którzy mówią, że papież tak się zachował, czy tak. Proszę wziąć oficjalne pisma papieża, a nie czy on się zachowuje i przyjaźnie traktuje takiego czy innego. To jest jego, on jako człowiek może się tak czy inaczej zachowywać. Urząd nauczycielski, czyli ex cathedra, to co głosi w imię Jezusa Chrystusa, w imię następcy Piotra. I tam nie ma właśnie błędów. Może są jakieś zdania mało czytelne, może mało wyjaśnione. Na przykład jak chodzi o dokumenty soborowe, ja się ciągle czepiam takiego zdania, gdzie ojcowie soboru powiedzieli, że każdy wyznawca ma prawo, wolność sumienia i wyznania, ma prawo praktykować, głosić i manifestować swoje poglądy, byle w godziwym zakresie, tylko nie powiedzieli, co znaczy godziwy zakres. Ten szatanista zabija w godziwym zakresie, bo to jest szatanistyczne, czy tam bogini Kali. Nie powiedzieli ojcowie, co znaczy godziwe postępowanie. No oczywiście, trzeba było dać dekalog. No to wtedy powiemy, no dobrze, czyli trzeba przyjąć objawienie biblijne. Więc właśnie taki jakby godziwe, no i teraz zawieszone i tu można się właśnie przyczepiać takich zdań, które nie są zdefiniowane, ale tu logika mówi przecież, nasza katolicka logika, że nie będziemy się czepiać, tylko wiemy, co znaczy godziwe czy niegodziwe postępowanie. I dlatego nie można się czepiać, że coś nie zostało jakby może zdefiniowane do końca i można szarpać się tak. Bo jeszcze mamy całe wychowanie właśnie katolickie i wiemy, znamy moralność katolicką i mamy dalej katechizm. Proszę Państwa, jeżeli ktoś mi powie, że Jan Paweł II pomieszał poglądy, bo ekumenia i tak, proszę bardzo,
weźmy katechizm Kościoła katolickiego. To gruba cegła. Szukałam takiego zdania, a przecież to papież Jan Paweł II okazał opracować, żeby wszyscy znali jednakowo wiarę katolicką. To było jego osiągnięcie, wydać katechizm Kościoła katolickiego. Nie ma ani jednego zdania, gdzie by było powiedziane, że wszystkie religie do Boga prowadzą, jak to Polakom się wciska, że we wszystkich religiach jest droga do Boga, że wszystkie religie jednakowo uczą. Jak można powiedzieć, że jednakowo uczą, jeżeli jedni mówią, że jest reinkarnacja, drugi mówią, postanowiono ludziom raz umrzeć. No to jak mówisz, że to jest jednakowa? Dwa zdania sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. To jest zasada logiki. I dlatego nie można takich bałwanów z Polaków robić, a wszystkie religie dobre, a po co ja mam do kościoła chodzić, a ksiądz taki czy inny. Teraz sprawdzałam bardzo, bardzo wiele takich oskarżeń na księży, którzy, ja nie mówię, że wszyscy są święci, bo są i podstawieni. Na przykład Mieczysław Maliński. To był lewy. Podstawiony może już jako kleryk, nie wiem. Ale to, co on napisał, głosi, mogę wykazać, że to był lewy. Jeżeli ja czytam książkę Malińskiego, Mieczysława, gdzie pisze, że Bóg jest miłością, to po co by trzeba było krwawej ofiary Jezusa Chrystusa? Miłość potrzebuje krwi, żeby przebaczyć. Przecież Bóg jest miłością. Jak ktoś prosi, to Bóg przebacza. No, zaprzeczył prawdzie o odkupieniu. Zaprzecza, że Jezus oddał matkę swoją Janowi, tylko że oddał Łazarzowi, że Łazarz był pod krzyżem i dlatego tam nie ma podanego imienia, tylko uczniowi. Bo matka Jana była niedaleko, to jak mógł tak? Tak powiedział, niestety powiedział do Jana, do apostoła, a nie do Łazarza, bo tam nie ma notatek, że Łazarz był pod krzyżem. Ale w każdym razie, no to, jeżeli to mówi ksiądz, który się fotografował z Janem Pawłem jako przyjaciel, bo niby do szkoły, czy gdzieś tam razem bywali, ale fałszował wiarę. Taka jest prawda. Ja mam jego książkę, mogę udowodnić, jakby ktoś chciał sprawdzić. I dlatego nie dajmy się oszukać, jeżeli Kościół uczył od dawna, ofiara krzyżowa, odkupił Jezus. I tenże ksiądz Maliński przecież odprawia mszę i mówi, bo odprawia mszę. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja, która za was będzie wylana. No to jak mówisz, to jest nieprawda. Ale właśnie to jest zamieszanie, co święty Maksymilian przestrzegał. Święty Maksymilian przestrzegał, że masoneria podjęła program rozbicia kościoła od wnętrza, że posyła swoich delegatów, swoich kandydatów do zakonów i seminariów, żeby potem wyrastali, przygotowali się od środka rozbić, pofałszować wiarę. I to się dzieje niestety. I my nie możemy się zachować, że ksiądz powiedział tak, to w takim razie. Nie, taka jest nauka. Weźcie katechizm, proszę Państwa. Jest cała nauka katolicka opracowana za czasów Jana Pawła II, opublikowana w Polsce. Nawet były błędy, to potem jeszcze poprawiono te błędy. Nie ma. Dalej, proszę Państwa, było 2000 lat chrześcijaństwa. Wyszła maleńka broszurka pod tytułem Dominus Jezus. Napisane, że tylko Kościół prowadzi do zbawienia i tylko Jezus jest prawdziwym Zbawicielem. Tylko Jezus i tylko Kościół katolicki. Wyraźnie jest napisane za czasów Jana Pawła II. I nie mówcie mi, że Jan Paweł II właśnie wszystkie religie pomieszał. Teraz, jeżeli chodzi o Asyż. Proszę Państwa, Asyż, mam broszurkę z Asyżu. Wszystkie przemówienia, modlitwy. Proszę Państwa, nie ma nigdzie podane, że wszyscy stanęli wspólnie przy ołtarzu, wszyscy wyznawcy. Nieprawda. Proszę Państwa, jest faktem, że Tybet i Chiny rozpoczęły wojnę. Jest faktem, że Czeczenia i Związek Radziecki rozpoczęli wojnę. Proszę Państwa, poczujmy się teraz w skórze Jana Pawła, który pamięta, czym jest wojna. Jak zapobiec? I to było zebranie pokoju, konferencja pokoju, żadna ekumenia. Niech dziennikarze nie mieszają i bełtają w mózgach ludziom pojęcia. Pokój.
papież nie mógł powiedzieć Chińczykom czy Tybetańczykom, przestańcie się bić, bo kto go posłucha? Papież wychodził z założenia, jeżeli on liderów religijnych zaprosi, Tybet, Chiny czy Czech, to i jeżeli ich przekona, słuchajcie, to jest groza, to jest niebezpieczeństwo dla całego świata, zawiesić wojnę. Jeżeli przekona ich liderów religijnych, to oni jak wrócą z Asyżu, to może przemówią do swoich wyznawców, nie bijmy się. I tu był cel pokoju, nie żadna ekumenia. Teraz wrócę do sprawy Bożka na ołtarzu w Asyżu. Jeżeli papież zapraszał ludzi, jak znam wyznawców różnych religii, żaden wyznawca nie ruszy do pracy bez odniesienia religijnego. Tak jak i my, przeżegnamy się przynajmniej, jeżeli nie pacierz odmówimy. Każdy wyznawca, Hindu zapali kadzidełko przed swoim bożkiem i rusza do pracy. Więc ci ludzie, którzy mieli ruszyć na konferencję z papieżem, też chcieli swoje modły odprawić, bo wiary swoje nie zmieniali. I teraz papież gości, których zaprosił, nie zakwaterował w hotelach, tylko po parafiach, przy różnych kościołach. I właśnie przy kościele w Asyżu zakwaterowani byli buddyści. I tu jest błąd proboszcza. Jeżeli buddyści zwrócili się do niego, że chcą się gdzieś pomodlić, a było ich tylko kilku, to papież mógł, to proboszcz mógł dać na plebanii. Czym, ale on oczywiście to troszeczkę za zaskoczenie, no prawda, tacy goście, no więc otworzył kościół i ci sobie figurkę postawili na ołtarzu, a dziennikarze oczywiście, fotografów, bo to sensacja, ludzie patrzą właśnie, jak się ci buddyści modlą, poszły w kamery, prawda, w Asyżu Budda na ołtarzu, ale to jest wina proboszcza. Proboszcz powinien wiedzieć, że nie wolno na konsekrowanym ołtarzu postawić kogoś, kto nie jest beatyfikowany czy kanonizowany. Nie wolno. Nawet prymasa Wyszyńskiego nie wolno, póki nie będzie beatyfikowany. I dlatego tu proboszcza wina, tylko że po prostu nie wszystko było przemyślane, bo to było troszkę takie, no coś nowego, zaskoczenie niesamowite. Ale nie ma, mam konferencję w Asyżu, mam broszurkę z tekstami, nie ma nigdzie o tym, że wszystkie religie na równi stawią. Nie ma nigdzie, że papież. Więc Asyż. I proszę Państwa, ja jestem przekonana, że Pan Bóg się upomniał o tą swoją chwałę, bo ten kościół był potrząśnięty, nie wiem czy wiecie, było trzęsienie. Ten kościół Pan Bóg potrząsnął za tego Buddę, co stał na ołtarzu. To jest moje przekonanie. Potrząsnął Pan Bóg, ale to już nie jest wina papieża, bo tylko ja uważam proboszcza, że tak się stało. No i w innym kościele też tam jakieś krwawe ofiary, w jakimś kościele sobie wyznawcy jakiegoś stawiali. Tylko dlatego ja powiadam, trzeba naprawdę sprawdzić, a nie ulegać propagandzie dziennikarskiej, która nawija i miesza w ogóle pojęcia i ludzie wpadają w błędy. Wracam jeszcze. Wracać do dogmatów, które Kościół opracował i te dogmaty nie są unieważnione. Na Soborze Watykańskim było tylko zwolnienie z ekskomuniki, bo było powiedziane, jak ja jeszcze przed Soborem chodziłam na religię, nie wolno było się do kościoła protestantów wchodzić, nie wolno, bo to był grzech już. Trzeba mi się było z tego spowiadać, jak poszłam do cerkwi czy gdzieś. No to nie chodziłam, nie zaglądałam. Wolno, bo Soborze było, spotkajmy się, dogadajmy się. Chrystus założył jeden kościół, tak? 1000 lat kościół był tylko jeden chrystusowy. Prawosławie w 1054 się oderwało, bo mają apostoła Andrzeja, to jest brat świętego Piotra, to tak samo ważny, a nieważny Piotr, Paul, prawda? Już poszedł wyłom. Potem Luter narobił bałaganu. Ale teraz połączmy się, wróćmy do tego tysiąc lat przed tysiącem, bo 1000 byliśmy razem. To ten pierwszy okres tysiąclecia. Szukajmy, co się stało, żeśmy się podzielili.
I tu jest cel, a nie tak, że ja będę klepać prawosławnego, ty masz rację, ja mam rację, protestant, ty masz rację, ja mam rację. To jest zakłamanie. To nie jest ekumenia żadna. Po prostu zwykłe kłamstwo, fałsz, obłuda. Takie spotkanie się przy jednym ołtarzu, protestant, katolik, tego, no, prawda, jesteśmy bracia, bośmy wszyscy ochrzczeni, ale jeżeli oni są przy ołtarzu, my wierzymy, że tu jest ciało Chrystusa. Protestanci nie wierzą, tylko mówią, że to jest tylko pamiątka. No to jak możemy przy jednej mszy świętej, prawda? Więc wiadomo, że musimy się spotkać, czy macie rację, czy my mamy rację, że to jest faktycznie żywe ciało Jezusa, a wy mówicie, że to jest tylko pamiątka. Zanim się, prawda, do tego wspólnego zejdziemy w ołtarze. I dlatego tu jest sens szukania pojednania. Ale tu nie daj Boże takie kłamstwo, to mnie strasznie się nie rażą kłamstwa, fałsze. I dlatego ja po powrocie z Indii wzięłam się do katechizacji. Całe życie do 40 roku życia w służbie zdrowia. A potem się wzięłam do katechizacji i wstąpiłam do zakonu, mając 43 lata. Żeby rzeczywiście wziąć się do czystości wiary, żeby tym Polakom zapobiec, bo to wszystko było w Indiach przygotowane. MSW prowadziło szkolenia w Indiach w 70-tych latach, żeby w Polsce rozpowszechnić wschodnie religie. To tam byli przygotowani kandydaci z MSW. I oczywiście te sekty powstały, to nie jest przypadkowe, jest zaplanowane bardzo precyzyjnie. I ja sobie pomyślałam, jak zobaczyłam w Indiach tych Polaków, oczywiście kasę dostali, mnie też proponowali kasę, bo ja byłam świecka, mi proponowali $300 miesięcznie. To był wtedy pieniądz, 73 rok. Wiedzieli, że ja nie pracuję bezpłatnie, ja nie jestem ubezpieczona. Oczywiście pokusa, prawda? Kasa. I oni kształcili, więc jak ja zobaczyłam, że tu są ekipy ludzi przygotowane i wstąpiłam, to był 80 rok, wróciłam do Polski i tu się zrobiło to przemianę. Lata 80 to była rejestracja sekt w Polsce. A tu solidarność, solidarność, wszyscy, komuna się wali, a oni powoli siali swoje poglądy, zakładali. Proszę sprawdzić w internecie ośrodki buddyzmu w Polsce, ośrodki krysznizmu w Polsce. Proszę zobaczyć, ile tego jest. Ile tego. To wszystko w latach 80. się rejestrowało, a myśmy patrzyli, że komuna się wali. I tutaj właśnie było to odwrócenie uwagi od tego. Ja poleciałam, jeszcze zanim do zakonu wstąpiłam, poleciałam do Bronisława Dąbrowskiego, arcybiskupa, sekretarz Episkopatu Polski i mówię, ekscelencjo, w Polsce są ekipy ludzi, nie w Polsce, tylko w Indiach, przygotowani do szerzenia indyjskiej religii w Polsce. I że to są ludzie przygotowani do rozszerzenia Orientu. Ale on patrzy na mnie, kto by w to uwierzył? Kto by w to uwierzył? Taka wiara Polaków, prawda? Kto by w to uwierzył? No to pewne pokolenie Polaków się zmieniło, starsi odeszli, młodzi nadeszli. No i się sytuacja zmienia. I dlatego wracam do tego. Ja w 81 wstąpiłam do zgromadzenia. Jak tu widzę, że tu nie pomoże, liczyłam na Dominikanów. Bo to był zakon, który zapobiegał herezjom wtedy, jak zakon powstawał. Veritas, prawda? Prawdę, jak ludzie będą znali, to nie będą w herezję wpadać. I rzeczywiście Dominikanie założyli ośrodki badań nad sektami, faktycznie. Tylko, że właśnie jeszcze źródeł dobrze nie znają tamtych, a to, co w Polsce na temat tych wschodnich się mówi, to tak się wydaje, no właściwie takie podobne. No i tutaj jest, trochę oni są właśnie bardzo przemalowani. I tu trzeba uważać na to, jak wygląda. Napisałam sporo książek. Wydawnictwo sandomierskie publikuje. Można nabyć. No wszystkiego tu nie zdążę powiedzieć. Ale myślę, siostro, że powiesz następnym razem, będzie trzecie spotkanie z tobą. Brawo wielkie dla siostry Michaeli. Oni są zasłuchani. Ale ponieważ mamy gościa takiego zacnego dzisiaj, proszę siostro. Ja sobie bardzo swobodnie mówię i znów, żeby pewne zdania nie były przeinterpretowane, to dobrze, że ktoś to rejestruje. Ale mam prośbę. Jakby siostra teraz chwilę posłuchała, będzie pytanie z sali. Może pan poseł chce zadać pierwsze? Jakie są pytania? Tak, są.